Thank you.
Adiutorium nostrum in nomine Domini procedamus. Witamy serdecznie w kościele świętego Michała Archanioła w Bridgeport w Connecticut na naszej mszy świętej odpustowej. Święto patronalne, odpust świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Ta msza święta kończy nasze wzywanie, wołanie do Boga, nasz szturm do nieba, 24-godzinną modlitwę, kiedy błagaliśmy Pana o wszelkie potrzebne łaski dla naszej parafii, dla rodzin, małżeństw, dzieci i wszystkich, którzy potrzebowali naszej modlitwy. W tej mszy świętej prosimy o Boże łaski i błogosławieństwo dla naszej parafii i wszystkich, którzy się z nami modlą. A intencje tej mszy świętej za żywych i zmarłych członków apostolstwa dobrej śmierci, ich rodzin, a także za Anielę Gawrych o powrót do zdrowia, intencja od Heleny. Przynosimy również do Pana wszystkie nasze osobiste modlitwy, prośby i dziękczynienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, Panie, Panie, chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu, Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono tronę, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak z czystej wełny.
Tron Jego był z ognistych płomieni. Jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. 1000 tysięcy służyło Mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
Ujrzycie jeszcze większe rzeczy. Aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Moi drodzy bracia i siostry, wielka obietnica. Zobaczyć aniołów. Myślę, że życzenie czy pragnienie wielu ludzi, bo o aniołach przecież pisało tylu poetów, powstało tyle pieśni, a wyobraźnia ludzka nie zna granic, aby opisać, jak wyglądają aniołowie. Aniołowie, był taki czas, że byli wszędzie. W czasach życia świętego Franciszka, świętego Antoniego, nikt nie odważyłby się podważyć ich istnienia. Więcej, jeżeli ktoś chciał zaistnieć w świecie nauki, Kościoła, musiał zmierzyć się z tematem aniołów. Kim są? Co robią? Jak wyglądają? Jakie ich znaczenie? Czasy się zmieniły, lata upływały, postęp techniczny się przyspieszył i aniołowie przestali być modni. Zaczęli trącić myszką za ścianek. Kto tam jeszcze wierzy w aniołów? Przecież to takie dziecinne. Ewentualnie można podarować dzieciom obrazek anioła stróża, dwójka dzieci i anioł wielki na mostku
Myślę, że każdy z nas kojarzy ten obraz. I razem z utratą wiary w aniołów człowiek również zapomniał o tym, że istnieją nie tylko ci, którzy przynoszą dobro. Postać Michała Archanioła nieodłącznie wiąże się ze zwycięstwem nad aniołem zła. To ten, który był aniołem świetlistym, niosącym światło. Być może najpiękniejszym ze wszystkich aniołów, które stworzył Bóg. Ale w swoim pięknie, w swoim zapatrzeniu w siebie, ten anioł utracił łaskę. Powiedzielibyśmy dziś, przeszedł na drugą stronę. I tak jak artyści chcieliby to widzieć, z pięknego, świetlistego, skrzydlatego, białego anioła stał się okropnym, czarnym potworem. Nie wiemy, jak wygląda i on. Ale wiemy, że zapominając o aniołach dobra, zapominamy również o aniołach zła. A to ich największe zwycięstwo. Święty Michał Archanioł, nasz patron, ukazuje nam, że nasze życie przypomina często walkę. To właśnie przez aniołów zła tak ciężko nam dojść do świętości. Bo one same upadły i nie mają możliwości powrotu do Boga. Dlaczego? Bo aniołowie nie żyją w czasie, nie mają ciała, przemieszczają się jak chcą, a nawet mogą ubrać się w materię, przyjąć postać. Aniołowie to duchy, stworzone tak jak i my, z wolną wolą, ale żyjące w wieczności, a w wieczności nie ma miejsca na nawrócenie. Jedna decyzja szatana jest na wieczność. I tak samo jak Michał Archanioł i święci aniołowie, cherubiny, serafiny płoną miłością Bożą, tak tamten płonie nienawiścią. Nie może zrobić nic Panu Bogu, ale może uderzyć w tego, kogo Bóg kocha, w człowieka. I moi drodzy, możemy rozważać tajemnicę aniołów cały wieczór, ale ważne jest, żebyśmy dziś, szczególnie teraz, kończąc naszą 24-godzinną modlitwę, błaganie do Boga, aby wyzwolił nas od zła. To właśnie ten moment, kochani, żebyśmy sobie uświadomili, że Bóg zwycięża zło. Jezus Chrystus pokonał grzech. Świadkiem tego jest Michał Archanioł i jego święci aniołowie. Świadkiem tego jest Królowa Anielska Maryja Niepokalana. Świadkiem tego są wszyscy święci. Ale kochani, my, w przeciwieństwie do aniołów, żyjemy w czasie. Poruszamy się, przemieszczamy się. Starzejemy się, nic nie jest do zatrzymania, mimo iż człowiek dzisiejszy próbuje sobie wmówić, że jest jak Pan Bóg, ale nie jest i nigdy nie będzie. I wszyscy, którzy próbują nam to wmówić, że możemy Pana Boga przechytrzyć,
że możemy go oszukać. Strasznie kłamią, a mistrzem kłamstwa, ojcem kłamstwa jest właśnie zły duch. Dlatego, kochani, tradycją Kościoła przywróconą po latach jest ta modlitwa. Ta szczególna modlitwa, którą odmawiamy po każdej Eucharystii. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce. W jakiej walce ma nas obronić Michał Archanioł? Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. O jakiej walce mówi nam ta modlitwa? Moi kochani, kiedy się tak dobrze przyjrzymy w naszemu życiu, odkryjemy tam mnóstwo mniejszych i większych walk, które musimy często codziennie staczać. To może być walka z własnym lenistwem, to może być walka ze zwątpieniem, to może być walka z nałogiem, a przede wszystkim walka z grzechem. I pięknie język polski nam tutaj pokazuje, że walka może być z kimś, czyli przeciwko komuś, ale walczyć można też o coś. Obydwa rodzaje walki są nam bliskie. Kiedy walczymy z naszymi grzechami, często przegrywając, potykając się, upadając, walczymy przeciwko mocom ciemności, przeciwko zbuntowanym aniołom, które nieustannie, jak nasza modlitwa mówi, krążą po tym świecie, a prosimy Michała Archanioła, żeby nie mocą swoją, ale mocą Jezusa strącił je do piekła. Złe duchy mają swój czas. I mimo, że powiedziałem, że aniołowie żyją poza czasem, Bóg dopuszcza, aby właśnie w naszym czasie działały, czasie naszego życia. Abyś był świadomy, co to dobro, a co to zło. I dlatego walka pomiędzy dobrem i złem trwa nieustannie, a my jesteśmy tymi, którzy walczymy, wybierając, opowiadając się jak Michał Archanioł albo Lucyfer po jednej albo po drugiej stronie. Walczymy z mocami ciemności. Ale być może jest również w Twoim życiu walka o. Walka o lepszy byt. Walka o głębszą modlitwę. Walka o lepsze człowieczeństwo. Walka o nawrócenie swoje i innych. Jak wiele tych walk codziennych, głębokich, czasem przegranych, czasem wygranych, zawsze jednak stoczonych. Wiele bitew w naszym życiu, ale jedna walka pomiędzy dobrem i złem. I kochani, pragnę, żebyśmy sobie dziś uświadomili, kończąc ten święty czas, wobec tych wszystkich walk i z, i przeciw, i o, nie jesteś sam. Postać wielkiego archanioła, księcia zastępów niebieskich, Michała, postać Gabriela, postać Rafała, postacie aniołów stróżów, to świadectwo, kochani, że Bóg posyła nam swoich aniołów, aby nas prowadzić i chronić.
Święty Michale Archaniele, broń nas. Broń nas przed tym wszystkim, co chce wejść w nasze życie. Czasami tak niespostrzeżenie. Nauk zaczyna się od pofolgowania sobie. Rozpad małżeństwa rozpoczyna się od małych kłamstewek. Upadanie parafii rozpoczyna się od małych niewierności. Wielkie grzechy rozpoczynają się od małych zaniedbań. Akty nienawiści rozpoczynają się od małych niewybaczeń. Odejścia od Pana Boga rozpoczynają się od małych zaniedbań w modlitwie. Upadek człowieka w grzechy rozpoczyna się zawsze od malutkich kroków. Święty Michale, Archaniele, broń nas przed tymi malutkimi krokami w stronę zła. Dlatego, moi drodzy, głęboko pragnąłem, abyśmy wołali przez te 24 godziny do Boga. Abyśmy upadli na kolana przed tym, któremu oddają cześć aniołowie. Abyśmy jako parafia i wspólnota modlitwy, gdziekolwiek są nasi przyjaciele, którzy z nami się modlą, poszli do Boga. Abyśmy małymi krokami dokonali wielkich zwycięstw. Bo Bóg wspiera naszą walkę. Moi kochani bracia i siostry, wszyscy jak tu jesteśmy, wiemy doskonale, a może i częściowo nie wiemy, bo mamy to nieuświadomione, gdzie najbardziej potrzebujemy Bożej pomocy. Wołaliśmy do Pana Boga. Wołajmy, nie ustawajmy. Niech aniołowie, którzy zawsze wpatrują się w Boże oblicze, będą naszym przykładem. Aby we wszystkich troskach, kłopotach, pytaniach, zwątpieniach uciekać się do Boga. Nie zostawać w tym samym. I niech Najświętsza Maryja Panna Niepokalana i Królowa Anielska, Pani nasza Orędowniczka, niech nam w tym dopomaga. Niech nas strzeże. A Ty, Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Bądź nam obroną i nigdy nie wypuszczaj nas ze swojego objęcia Michała Archanioła, księcia aniołów i opiekuna Kościoła. Prośmy o to, aby Bóg zatriumfował w naszej parafii, w naszych rodzinach, w naszych sercach. Zło dobrem zwyciężaj. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Panu Jezusowi, Panu zastępów, któremu usługują aniołowie, przedstawmy nasze gorliwe modlitwy za Kościół Święty i wszystkich zwiastunów Ewangelii, o entuzjazm i moc Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Za ochrzczonych o żywą wiarę i życie zgodne z przykazaniem miłości. Ciebie prosimy. Za zniewolonych przez złego ducha, o łaskę uwolnienia i zjednoczenie z Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Za lekarzy i służbę zdrowia, o oddaną posługę chorym i troskę o życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Za Anielę i wszystkich chorych w naszej parafii, w naszych rodzinach, o błogosławieństwo Boże i siłę znoszenia cierpienia. Ciebie prosimy. Za zmarłych, szczególnie za tych, którzy w ubiegłym roku odeszli z naszej wspólnoty parafialnej, o radość oglądania Pana Boga i Jego aniołów. Ciebie prosimy. Za apostolstwo dobrej śmierci, wszystkie apostolstwa i grupy naszej parafii, za naszą parafię, wszystkie rodziny, a także za tych, którzy z nami się modlą za pośrednictwem internetu, o umiejętność częstego zwracania się o pomoc do świętych aniołów. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Prowadź nas do Boga. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Ojca. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na potrzebę naszych i Twojego Słowa. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś dzięki wstawiennictwu aniołów łaskawie je przyjął i doprowadził nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Frankiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętym naszym ojcem Franciszkiem, ze świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i chwała nasza.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z
Będę Cię sławił z całego serca, Panie. Będę Ci śpiewał psalm wobec aniołów. Modlmy się. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy umocnieni chlebem eucharystycznym pod opieką Twoich aniołów czynili postępy na drodze zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W tym miejscu chciałbym wszystkim podziękować za Wasz wkład w nasz odpust parafialny, za Waszą obecność, modlitwę, za prowadzenie modlitw, przygotowanie, przeprowadzenie, za to wszystko, co dokonało się w tych 24 godzinach i dokonuje w naszej parafii każdego dnia i tygodnia. Jesteśmy wspólnotą zgromadzoną wokół Pana Jezusa i Jego Matki Najświętszej. Niech Michał Archanioł prowadzi nas drogami do zbawienia, nas wszystkich, nasze rodziny, dzieci, bliskich. W duchu dziękczynienia zaśpiewamy teraz za naszą parafię, w imieniu naszej parafii, wszystkich, którzy z nami się modlą, Te Deum, Ciebie Boga, wysławiamy.
błogosławieństwo relikwiami naszych świętych ojców, świętego ojca Franciszka, świętego Antoniego z Padwy, czyli naszych założycieli franciszkanów, jako znak tego, że jesteśmy parafią franciszkańską, wielką rodziną, która teraz już przygotowuje się do uroczystości świętego ojca Franciszka. Pobłogosławimy teraz chleb świętego Antoniego, który będzie można zabrać do spożycia, bułeczkę i wrzucamy ofiarę na rzecz biednych, jako nasza ofiara również taka miłosierdzia, chleb świętego Antoniego. Błogosławiony bądź Panie, dobry nasz Ojcze, za owoce tej ziemi, wszelki jej plon. Błogosławiony niech będzie Twoje święte imię, bo jesteś pełen dobroci. Pobłogosław ręce, które pełniąc Twoją wolę uprawiały ziemię i otrzyj pod czoła tych, którzy trudzili się, aby ten chleb znalazł się na naszym stole. Pobłogosław ten chleb Twoim świętym błogosławieństwem i naucz nas szacunku dla każdej jego okruszyny. Spraw, Panie, byśmy na wzór świętego ojca Franciszka i świętego Antoniego stali się chlebem dla braci i umieli się dzielić z nimi tym, co posiadamy. Niech święty nasz patron, Michał Archanioł, broni nas od wszelkiego zła i zachowa do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zapraszam teraz do błogosławieństwa indywidualnego relikwiami, a potem po bułeczkę świętego Antoniego.